Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku, a temat, który podniesiemy, no, należy do jednego z najważniejszych, z jakimi Kościół mierzy się od dwóch tysiącleci. Oprzemy się o fragment, który będzie pochodził, czy pochodzi z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, rozdział piąty. I wszystko, co nas interesuje, zawarte zostało w wersetach od 17 do 25. Co takiego ważnego tu zapisano? A napisano tutaj o urzędzie Starszego Kościoła, Starszego Zboru. No to zacznijmy krok po kroku. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, Należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Albowiem Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz godzień jest zapłaty swojej. Zaczyna apostoł Paweł do tego młodego biskupa, prezbitera, czy też pastora zboru w Efezie, Wszystkie bowiem te trzy urzędy zostały wymienione wtedy, kiedy Paweł żegnał się z, ze starszymi kościoła efeskiego. Nie wiemy dokładnie, jaki urząd sprawował sam Tymoteusz, ale na pewno jeden z tych trzech. I ponieważ był człowiekiem odpowiedzialnym, bo z tekstu wynika, że podejmował decyzję, był za tę decyzję odpowiedzialny. Mówię o tekście pierwszego listu Pawła do Tymoteusza. Był do, tego, do tej służby przygotowywany przez Pawła i nie tylko przez Pawła. I dlatego też Paweł od Tymoteusza oczekuje pewnych działań, które byłyby zgodne z tym, czego go nauczono. I jednym z takich oczekiwań jest właśnie to, które kieruje. Paweł pod adresem starszych, czyli rozumiemy, że byli to ludzie w jakiś sposób podlegli Tymoteuszowi, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, to nie jest podległość wojskowa, ale raczej podległość autorytetu. Coś, coś takiego, co zachowało się dzisiaj w starych kościołach prawosławnych na wschodzie gdzie owszem, istnieje taki urząd patriarchy powszechnego w Konstantynopolu, ale on nie ma władzy, ten człowiek, natomiast on ma autorytet, który pozwala mu występować w różnych sprawach kościoła i ludzie, w stosunku do których on kieruje swoje oczekiwania, czy też generalnie słowa, uznają, że on ma prawo to uczynić i starają się odpowiedzieć z szacunkiem temu patriarsze. I coś takiego właśnie funkcjonowało na początku Kościoła. To nie były jedyno władcze księstwa czy królestwa, mówię o zborach, ale raczej społeczności prowadzone przez grono starszych. Pośród którego to grona starszych byli ludzie cieszący się szczególnym autorytetem ale też ludzie którzy posiadali pewien zasób no powiedzielibyśmy władzy oczywiście w ograniczonym zakresie i Tymoteusz był takim człowiekiem dlatego do niego właśnie mówi apostoł starszym jeśli dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Jakkolwiek byśmy rozumieli tę podwójną cześć, oznacza, że należy odnosić się do, do nich ze szczególnym szacunkiem. Mają w kościele starsi swoje szczególne prawa. Również, przypomnę raz jeszcze, nie wynikające z podległości wojskowej, ale z autorytetu, który na nich spoczywa. Dalej apostoł Paweł zwraca uwagę Tymoteuszowi, że powinien otoczyć opieką i troską zwłaszcza tych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. I dalej mm, mamy dwa cytaty. Po pierwsze, łucącemu wołowi nie zawiązuj pyska i drugi, godzień z robotnik zapłaty swoje. Oba te fragmenty cytowane w tym miejscu sugerują, że Kościół powinien otoczyć także opieką, dzisiaj powiedzielibyśmy, finansową ludzi, którzy podjęli się takiej służby, ponieważ dla wszystkich było jasne, że taka służba wymaga dużego zaangażowania swojego czasu, co musi odbić się na brakach, brakach w postaci finansów na codzienne godne przeżycie. Zresztą, jak ktoś przygląda się uważnie służbie Jezusa, to widzi, chyba że nie chce tego zobaczyć, że Jezus też był utrzymywany z datków ludzi, którzy doceniali jego, jego służbę kaznodziejską, doceniali jego służbę nauczycielską i rozumieli, że on poświęca temu na tyle dużo czasu, że nie jest w stanie jednocześnie wykonywać jakiejkolwiek pracy. Ta sakiewka nie była biedna. To nie było tak, że tam jakieś grosze były, ale tam było na przykład w pewnym momencie, wiemy na pewno, że było 200 denarów. To była spora kwota. A więc można powiedzieć, że ludzie, którzy w ten sposób usługują, to ludzie, którzy powinni cieszyć się troską i wsparciem swoich. Społeczności. I na to zwraca uwagę Tymoteuszowi apostoł Paweł. Dalej czytamy o kolejnej ważnej sprawie. Przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj. To jest dzisiaj powszechne, że ludzie w internetach to wypisują, dzwonią, plują na swoich starszych. I niektórzy naprawdę słuchają tego i wykorzystują to, Przeciwko tym ludziom. A tymczasem apostoł powiada tak, jest skarga? No to proszę bardzo, przynajmniej dwóch, a najlepiej co najmniej trzech świadków, którzy poprą tę skargę. Nie plotkę, nie obmowę, nie wykrzyczenie, ale przyjście do przełożonego, którym był wtedy właśnie Tymoteusz, i przedłożenie tej skargi. I taki powinien być porządek w kościele. Dalej jest czytane, że tych, którzy grzeszą, chodzi o starszych oczywiście, strofuj wobec wszystkich, ale wobec jakich wszystkich? Wobec wszystkich starszych. Wobec tej grupy starszych, która zawiadywała kościołem. A wszystko po to, żeby inni się bali. Ale czego się mają bać? Tego, że wszystko, co utajnione, a przede wszystkim ich grzeszne postępowanie, niemoralne postępowanie, zostanie przyprowadzone do światła. I lepiej bać się, czynić zło, niż wstydzić się wobec wszystkich. Dalej czytamy. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem i Jezusem i wybranymi aniołami. To taki ciekawy zwrot, i wybranymi aniołami. Ale nie podejmę się komentarza na razie. Abyś się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. To, co jest najważniejsze, to jakby dwie sprawy, które podnosi tutaj Paweł. Po pierwsze, mówi, trzymaj się tego, co zostało ci przepowiedziane. Nie dyskutuj w tej sprawie. A po drugie, to jest niezwykle ważne, nie bądź stronniczy w swoim działaniu. Czyli nie może być tak, że masz jakichś ulubionych starszych a najlepiej jak twoimi starszymi są twoje dzieci, no i wtedy mamy problem, no bo przecież nie można ich zbesztać, nie można od niczego kogokolwiek chcieć, no bo to moje dzieci. To jest działanie stronnicze. Błąd oczywiście powstał wiele wcześniej, kiedy ze względu nie na duchowe kwalifikacje, ale na, na kwalifikacje, można powiedzieć, rodzinne, ktoś został powołany na urząd, było to absolutnie niewłaściwe. Dlatego dalej czytamy, na nikogo rąk pochopnie nie wkładaj i nie bądź uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego zachowaj czystym. Nie chodzi o wkładanie rąk, jeśli chodzi o modlitwę, to o tym mówią inne teksty, ale powoływanie kogokolwiek do służby odbywało się poprzez włożenie rąk starszych, modlitwę, namaszczenie, w taki sposób sam apostoł przepraszam sam Tymoteusz został do służby wysłany przez nałożenie rąk starszych. Pamiętajmy, że nie może być tak zwanej samowolki, czyli ciebie sobie powołuje na starszego i cisza spokój. Ja jestem przeciwny na podstawie słowa Bożego głosowaniu na starszych. Ponieważ co to jest głosowanie na starszych? No To jest demokracja. No i wiadomo, że ludzie, którzy są w zboże, będą głosowali na tych, którzy lubią, których lubią, z którymi jakieś interesy tam prowadzą. No bo nikt nie uwierzy, że w zboże jest 100% samych wierzących ludzi. To jest nieprawda. Niemniej... Kościół powinien się wypowiedzieć, ale powinien się wypowiedzieć otrzymując konkretne propozycje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób, proszę wypowiedzcie się w sprawie tych osób. Ale my chcemy jeszcze szóstą, siódmą. Ale nie dostaniecie szóstej, siódmej, ponieważ starsi rozeznali to i uznali, że pośród tych pięciu, a nawet cała ta piątka jest godna zaufania. A wy teraz wypowiedzcie się w tej sprawie. Nie można być ani stronniczym, ani na nikogo pochopnie wykładać rąk, bo gdy włożysz na kogoś pochopnie ręce, czyniąc go starszym kościoła, to pamiętaj, że wszystkie jego grzechy są po części twoimi grzechami, ponieważ zrobiłeś to pochopnie. Inna sytuacja, kiedy ktoś czyni to według, no powiedzmy pewnych zasad duchowych, a jednak ktoś tam zawiedzie, tak jak Demas zawiedł Pawła to wtedy oczywiście nie masz, nie nosisz odpowiedzialności za tą sytuację, ale w tym przypadku odpowiedzialność, jeśli to było pochopne działanie, spoczywa na tym, który te ręce pochopnie włożył na kogoś. Mamy zachować siebie czystymi, jeśli o takich rzeczach decydujemy. I tak miał też postąpić Tymoteusz. Dalej 23 werset powiada, że ma nie pić już samej wody, ale ma po trosze używać wina. I to ze względu na żołądek oraz częste niedomagania. Powiedzielibyśmy, że Tymoteusz miał problemy gastryczne, tak by to dzisiaj zostało określone. Skąd biorą się problemy gastryczne u ludzi? No, przede wszystkim, jeśli nie ma jakiegoś mechanicznego uszkodzenia, no to w stu procentach te problemy się biorą z tak zwanego stresu, a właściwie przeciążenia stresem. W przypadku pastora, biskupa, prezbitera, jak zwał, tak zwał, mówi o tym Mateuszu, tych stresów miał bez liku. Wiemy, że w końcu zrezygnował ze swojej służby i dopiero drugi list, który Paweł napisał, no pogonił go nieco i przypomniał mu że tak się nie postępuje w Królestwie Bożym. Ale z powodów różnych, między innymi z powodu swojego młodego wieku, ale także z powodu swojego powodzenia, po części był przecież Grekiem, no, miał sporo, sporo problemów. Też popełniał zapewne błędy. No, człowiek, który nic nie robi, popełnia największy błąd, czyli nic nie robi. A ci, którzy cokolwiek robią, popełniają błędy, co jest normalne. Można powiedzieć, że ludzkie wręcz. Na błędach powinniśmy się uczyć, to jest inna sprawa. Jeżeli się uczymy w porządku, jeżeli się nie uczymy, no to to się nie nadajemy zupełnie nas do służby, do której ktoś nas tam wysłał. Więc i Tymoteusz był człowiekiem, który był po wielu wielu problemach, po wielu sytuacjach, w których został źle potraktowany. Prawdopodobnie był człowiekiem pokornym, więc trzymał sobie te rzeczy, a to jeszcze tylko, że tak powiem, bardziej niszczyło jego organizm. A dlaczego wino? No bo wino posiada m.in. garbniki, które znakomicie wpływają na cały przewód pokarmowy, łagodzą wszystkie choroby, sprawiają, że że nasz układ trawienny zaczyna działać prawidłowo. Dlatego tylko samej wody nie pij, ale dolewaj sobie nieco wina, aby to lekarstwo mogło dotrzeć we właściwe miejsce. Tak nawiasem mówiąc, niektórzy powiedzieli, że Tymoteusz był niewierzący, no bo przecież chrześcijanie nie chorują. No i no jak do takich ludzi przemówić? Ciężka sprawa. Dalej czytamy. Są ludzie, to się łączy z tymi niedomaganiami Tymoteusza. I można powiedzieć, że można byłoby zacząć ten werset od słowa pamiętaj. Pamiętaj, że są ludzie, których grzechy są jawne. I to jest oczywiste dla wszystkich. Bywają te grzechy osądzone wcześniej. Wcześniej niż oni sami oczywiście. Ale są też tacy, są też takie sytuacje, w których grzechy ujawniają się dopiero później. Tutaj jest pewne niebezpieczeństwo polegające na tym, że człowiek, który został w niewłaściwy sposób potraktowany, za wszelką cenę chce te grzechy ujawnić. I ujawniając je, stawia siebie w jeszcze gorszym świetle, ponieważ ludzie no, nie widzą tych grzechów. A tamten cwaniak, grzesznik, śmieje się w kółak. Paweł mówi, nie, zostaw to, nie działaj tak. Te grzechy zostaną później ujawnione. Ale tu jest to niebezpieczeństwo, że nie podnosząc tych grzechów, musisz to zostawić w swoim sercu. A jak nie umiesz się zachować tej sytuacji, to zaczyna dochodzić do rozstroju twojego organizmu. No i zaczynają się takie problemy gastryczne, jakie już wspominaliśmy. To jest niebezpieczeństwo dotyczące wielu ludzi w służbie, właściwie każdego człowieka w służbie. Jeśli nie nauczę sobie radzić ze stresem, nie nauczy się ludziom wybaczać, nie nauczy się czekać, aż Bóg zrobi to, co chce zrobić, no to może bardzo źle skończyć. Co z tego, że po latach przyznają mu prawdę, e, przepraszam, rację? Cóż z tego? Ten człowiek może już nie żyć. Znam pastorów, którzy z powodu właśnie złego traktowania przez ludzi, przez zborowników zaczęli pić. Ja ich nie usprawiedliwiam, żeby było jasne. Ja tylko mówię, że czasami zborownicy mówią, a nasz pastor to pijak, ale sami do tego rękę przyłożyli. Czasami zdarza się, że pastor idzie w cudzołóstwo. To też jest swe, swego rodzaju sposób na odstresowanie. I znowu nie chodzi o to, że kogoś usprawiedliwiam. Ale jeżeli jestem kobietą w zboże i nie rozumiem, że ten człowiek jest nietykalny dla mnie, no to dlaczego go później oskarżam? Sama przecież yy, Swoją postawą doprowadziłam go również, również nie, nie tylko ja do upadku. Trzeba bardzo, bardzo być uważnym w takich sytuacjach. Tak samo z dobrymi uczynkami. Część dobrych uczynków, mówi, mówi apostoł Paweł do Temo Część tego dobra, które czynisz, jest, jest jawna dla ludzi. I pamiętaj o tym, że to jest to, co. W jakiś sposób no, świadczy dobrze o Twojej służbie, potwierdza e, Twoją służbę. Ale są też uczynki, z którymi ma się nieco inaczej sprawa, i one nie mogą pozostać w ukryciu. To są te złe uczynki. Tak, apostoł był świadomy tego, że Tymoteusz miał na sumieniu też rzeczy złe. I hodowanie tego zła w sobie, no się może skończyć dla człowieka. Taki najprostszy przykład. Chęć odgryzienia się na kimś, zemszczenia się na kimś. To jest uczynek, zły uczynek, który jest, można powiedzieć, nie ma w języku polskim takiego czasu, ale jest w czasie niedokonanym. Jednak jest, Bóg to widzi. To nie może być hołbione. To musi być wyrzucone precz. Ponieważ może być taka sytuacja, że to po prostu wyjdzie z człowieka. No tak jak Jezus powiedział, że z naszego serca wylewają się te rzeczy, które w nas mieszkają. No i może się okazać, że wylało się z ciebie, tak jak z usza się mogło wylać coś złego. A nie powinno tego tam w ogóle być. Kończąc powiem... Ludzie dbajcie i troszczcie się o swoich pastorów, o swoich starszych, ale z drugiej strony, jeśli jesteście pastorami starszymi, to weźcie sobie do serca wszystko to, co apostoł Paweł powiedział do Tymoteusza. Tyle, tylko tyle, czy aż tyle, ale może być z tego niezwykłe błogosławieństwo dla Kościoła. Amen.